Przed zabiegiem operacyjnym pacjent wymaga wnikliwej kwalifikacji. Kwestia rozpoznania chorób, które występują u pacjentów. Często pacjenci z otyłością uważają się za osoby zdrowe, nie mające dolegliwości. W trakcie kwalifikacji, przygotowania do zabiegu jesteśmy w stanie wykryć te choroby, zidentyfikować je, w sposób należyty wdrożyć leczenie i ustabilizować. W momencie, kiedy pacjent jest przebadany, mamy pełną świadomość co do chorób, które współistnieją, możemy tego pacjenta bezpiecznie zoperować, począwszy od znieczulenia samego procesu operacyjnego, a w końcu na okresie pooperacyjnym do wypisu do domu włącznie. W trakcie kwalifikacji do zabiegu operacyjnego pacjent przechodzi kwalifikację psychologiczną bądź w zależności od potrzeb psychiatryczną. Jeżeli lekarz psychiatra rozpozna u pacjenta choroby psychiczne inne poza depresją, wtedy w większej ilości przypadków dyskwalifikują one od zabiegu bariatrycznego.